Cześć, zapewne zastanawiacie się, co u mnie słychać. Oczywiście jestem już w Portugalii od tygodnia. Trenujemy tutaj i ścigamy się, oczywiście, bo zakończyliśmy dzisiaj regaty Grand Prix. To były takie nasze regaty, można powiedzieć, treningowe, taka rozgrzewka przed Mistrzostwami Europy, które zaczynamy w przyszłym tygodniu. Dobrze mi poszło, wygrałem całe regaty, wygrałem też sporo wyścigów, a w pozostałych no, pływałem nie dalej niż na trzecim miejscu, więc super, cieszę się, bo i w słabym, i w silnym wietrze bardzo dobrze mi szło. Jestem z tego bardzo zadowolony. Sprzęt sprawdzony, forma jest. Mam nadzieję, że będzie też dobrze na Mistrzostwach Europy, ale oczywiście wiadomo, cel główny to igrzyska w tym roku i do tego tak naprawdę się przygotowujemy, a to będą tylko takie regaty treningowe. Chciałem też bardzo serdecznie podziękować Kapitule i tu panu marszałkowi Województwa Pomorskiego za ten tytuł Sportowca Dekady. To naprawdę dodaje dużo powera i więcej motywacji do tego, żeby jeszcze bardzo się starać i nie zawieść was w tym roku. Mam nadzieję na igrzyskach wrócić z medalem. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, cześć.